Jeśli oglądacie nas już jakiś czas, to pewnie zorientowaliście się, że nasz kanał nie jest jednotematyczny, jest tutaj poruszane wiele tematów. Tak też będzie w tym filmie. To film z serii Urbex, kolejna nasza eksploracja. Jednak po wejściu do tego domu czuliśmy jakąś taką dziwną energię. Coś nam mówiło, że musimy stamtąd szybko wyjść. Monika musiała się pomodlić, a na koniec jeszcze musieliśmy szybko uciekać z tego domu. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na film. A, jeszcze najważniejsze. Zanim przejdziemy do filmu, bo później zapomnicie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będzie miło. Taka piękna miejscówka kolejna się trafiła. Tak, nie wiadomo, czy ktoś tu mieszka, czy nie, no ale wygląda chyba, że nie. Nie chcę znowu wchodzić przez okno, może drzwi będą otwarte, jednak nie. Zadzwonimy. Dzień dobry. O, ktoś tu już był, bo już wiaderko podstawione, żeby miał lżej wejść. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. No dobra, pomożesz? Pomożesz. Czekaj, co muszę otworzyć. Podtrzymaj kamerę. Jezus, tam łóżko jest z piżamą, z pościelą rozłożone. Ładne, eleganckie fotele. Uważaj tutaj na te szkło od żyrandoli, proszę. Elegancki stół. Święty obrazek Jana Pawła. No nie wiem, może ty idziesz na prawo, to ja idę na lewo. Podłogi są takie giętkie dość. Także tutaj wchodzimy w normalnym systemie, gdy ktoś mieszkał. O, są schody na strych. No, powiem, że ten domek jest dość ciekawy. Jakie krzesełko. Klucz. Ten klucz to jest pewnie od tych mebli, pewnie szafa albo coś. Ładnie, elegancko zabezpieczone. I o, krzyż. Tutaj stolik taki telewizyjny. Bardzo popularny w latach 80. Mój dziadziuś taki miał. Tutaj, o, tutaj też okna brak. Żyrandol. Jeszcze mamy spiżarkę. Fajnie wmontowane. To ciekawe, czy to była kuchnia? Że spiżarnia? O, weki, grzybki. Nie wiem, czemu podłogi tutaj brak. Może ktoś szykował do remontu. Co tu jeszcze? Nevada papierosy, ale 2007 rok. No to jakby to od tego czasu było opuszczone, to już parę ładnych lat, to już 16 chyba lat. Kurde, ale pajęczyna. Pfu. O, tutaj jest kuchnia. Który tutaj mamy? Maj 13, to był czwartek, którego roku? To jest dokument. 2004, tam papierosy 2007, tutaj kartka z kalendarza. To jest dokument 97 roku. Decyzja podatkowa. Nie, jakieś zawiadomienie o wpisie do książki. U Jezu, ja tu sobie tak stanęłam, a tu pewnie jest piwnica, no, nie? Patrz, patrzę na te ściereczki, jeszcze elegancko wiszą. A, i byliśmy tam w pokoju, co mówiłam, że to chyba kuchnia, ta spiżarka.
I tutaj te drzwi do tej spiżarki. No, ciekawe. Kredensik. Z ofertą Agencji Budowy Autostrad. Czyli ten teren miał być... O nabycie przez agencję części nieruchomości oznaczonej numerem, coś tam, coś tam. No tak, bo tu zaraz idzie autostrada, czyli może kupowali tutaj działkę od tych ludzi, którzy mieszkali, nie? Jakąś rolną. O, w 1994. Tak. No ciekawe, jak ta historia się potoczyła, dlaczego ten dom jest pusty. To zapisane jednocześnie wyjaśnia, iż po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wdrożone postępowanie o nabycie nieruchomości w drodze wywłaszczenia. Czyli jak nie sprzedacie dobrowolnie, to was wywłaszczymy, tak? Czyli ten autostradę chcieli prowadzić chyba. Albo na ich działce, nie? Oni tutaj mieli dom, a mieli działkę rolną, tam gdzie autostrada idzie, tak? Więc... O, ktoś sobie na wersalce spał. Widać, że jakaś kobieta, chustka. O, ładna, elegancka, sylwestrowa kreacja. Segmencik. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. I to... Aha. Już wiemy kto, jak się nazywała ta osoba. Te serwetki ręcznie robione. W szafie jeszcze. Czapka taka zimowa. Pościel, ubrania. Tutaj drugie łóżko. Szafki nocne, czyli tu taka sypialnia była. Tutaj. Nie wiem, dziwna historia. Obrazki święte. Co my tutaj mamy? O, jeszcze firanki. Ksiądz jak przychodził po kolędzie, takie o, kropowitko. Tutaj książki. O, fizyka. Część pierwsza. Tutaj też ramki na święte obrazki pewnie. Tutaj książeczki do nabożeństwa. Już takie troszkę rozlatujące się. Tutaj właśnie jak się modlić. Wieczny odpoczynek racz mu jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu jej świeci na wieki 3 razy. Trójco święta, coś jest w niebie, przyjmij tę duszę do siebie 3 razy. Światłość wieczna niech mu jej świeci, gdzie królują wszyscy święci 3 razy. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez Twe na krzyżu skonanie, daj mu jej wieczne spoczywanie 3 razy w Królestwie Niebieskim. Także no na pewno rodzina religijna. Tutaj wszystkich 50 największych szlagierów XX wieku. No i tak. Tu pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. No ciekawe, jak to kiedyś wyglądało. Rok urodzenia 1959.